Może pan zapytał, zacznijmy od tej historii kolędy. Termin kolęda najprawdopodobniej pochodzi z łacińskiego kalendy, oznaczał to stronę tłumaczenia pierwszy dzień miesiąca. Dawniej Słowianie nazywali tak pierwszy dzień roku, a także noworoczny po kolinnych. Następnie ten obyczaj przeniesiono na święto Narodzenia Pańskiego i z czasem kolenda też zaczęła oznaczać się polskim domem wizytę księdza, chęć można rezerwować też obrzęd ludowy związany z rodzeniem podobną. We współczesnych językach słowiańskich znacznie to ewoluowało, przechodząc od określenia Bożego Narodzenia do jego świętowania, śpiewania pieśni z nim związanych i wreszcie do określenia samej pieśni. Obrzędy ludowe powiązane z okresem Bożego Narodzenia nazywane są też kolędowaniem i kolędą. Natomiast kolęda z tego źródła ma w obchodach rzymskich kalendę styczniową. Był to szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca, ponieważ pierwszy stycznia od 153 roku przed narodzinami Chrystusa konsulowie rzymscy obejmowali swój urząd. Z czasem od 46 roku przed naszą erą dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia został oficjalnie ogłoszony jako początek roku administracyjnego. Stojąc z Rzymianami odwiedzali się, składali sobie życzenia, wzajemne podarki, no i śpiewali też pieśni. Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc się z okresem Bożego Narodzenia, uważanym za początek roku nowego czasu. Jest to jeden z najważniejszych aspektów zresztą Bożego Narodzenia. Kolenda w tym pierwszym znaczeniu była zatem noworoczną pieśnią powitaną i pochwalną na cześć gospodarza. Przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Kolenda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umocnieniem się chrześcijaństwa. Kolendy początkowo wyłącznie łacińskie, bo były zróżnicowane rodzaje śpiewu. Antyfony, responsoria, sekwencje, hymny i pieśni. W roku 1816 powstał kolejny wiersz. Autorem wiersza był Joseph Moore. Były wówczas wikarym w Bayach, w regionie Lungau. Wikarym powstałej parafii właśnie świętego Mikołaja w Oberndorf w Majzacu. Zaproponował Francowi Gruberowi napisanie muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był od 1807 roku do 1829 nauczycielem, organizmem kościelnym w kościele w Amstorfie. Zaś później również został organizmem też w pobliskim Oberndorf w Majzacu. Kompozycja miała być na dwa głosy solowe, stowarzyszenie chóru i tak. Przypuszcza się, że gościu w Oberndorf dysponował jedynie starym małym pozytywem, czyli małymi organami, które pewnie ledwo znały, dlatego pieśń musiała być napisana w stowarzyszeniu gitary. Została ona napisana w tonacji D-dur, ale w lepszej części. Kolenda Cicha Noc, bo o niej mowa, została wykonana w tym samym dniu podczas pasterki. Morsz śpiewał partię tenorową gitarę, gitarze, grupę wykonywał partię basową. Gruber określił kolędę jako prostą kompozycję i nie przypisywał jej szczególnego znaczenia. Ale mylił się, kolenda spodobała się szczęścia, obędą i wkrótce była znana również w okolicy, świadcząc o tym zachowane kopie tego wzoru. Pieśnią zainteresowała się Królewska Kapela Polska w Berlinie, która w 1854 roku wysyłała do Zagórka pytanie o sztukę kolędy. 30 grudnia 1854 roku Franz Gruber opisał rozpoczęcie powstania pory, w którym sam Gruber został zaliczony oficjalnej pieśni kościelnej dopiero w 1866 roku. Także od tej kolędy cichej nocy chcielibyśmy zacząć dzisiejszy koncert. Przed Wami nasz zespół The Holy Band, gościnnie Anna Maria. Zapraszam wszystkich do spraw. Thank you.
Thank you.
przed mędrcami z Dalekiego Wschodu pokłoniliśmy się świętej Bożej dziedzinie przez śpiew kolęd pastoralnych, tych dawnych, tradycyjnych, ale i współczesnych, w wykonaniu naszego zespołu muzycznego pod dyrekcją naszego pana wojcy Mariusza. I tutaj dzięki księdzu wikariuszowi Łukaszowi, który jest założycielem tego zespołu muzycznego, gratuluję i dziękuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.